Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu ogólnym na miesiąc kwiecień bieżącego 2021 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład przy pomocy talii Tarot Syreni. Na zakończenie wybiorę dla Was jedną kartę z serii Klucz Anielski jako podsumowanie tego rozkładu. I cóż, przypominam, że jest to czytanie ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to normalne zjawisko. Dlatego zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Jeżeli jeszcze takiego znaku nie znacie, kliknijcie w link pod tym filmem, przeniesie Was na stronę, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć. Oczywiście, jeżeli znacie dokładną godzinę i miejsce swojego urodzenia. Osoby, które są zainteresowane czytaniami na drugi kwartał bieżącego roku, sprawy zawodowo-finansowe i uczuciowe, odsyłam na mój kanał, zakładka wideo bądź playlista, tam kursorem musicie sobie zjechać, odszukać tematycznie filmów drugi kwartał 2021. Są już filmy dla wszystkich znaków zodiaku, więc od razu w playliście możecie sobie odsłuchać znak słoneczny, i księżycowy i ascendentalny. Więc osoby zainteresowane serdecznie zapraszam i odsyłam na mój kanał. Przechodzimy do czytania. Karty są potasowane. Już je przekładam. I patrzymy, kochani, co tam ciekawego kwiecień zapowiada dla naszych strzelców. Energia, z jaką strzelec wchodzi w miesiąc kwiecień. 3 denary. Co pomaga bądź przeszkadza? Król kielichów. Wasze działania w miesiącu kwietniu. 7 kielichów. Co lub kto odchodzi do przeszłości? 9 denarów. O czym bądź o kim strzelec będzie myślał? Co planował? Co analizował? 7 denarów. Połowa miesiąca. 9 mieczy. Wasze nastawienie na całą tą sytuację, jak Wy to czujecie, odbieracie, czyli czynniki wewnętrzne, as mieczy, czynniki zewnętrzne, przyjaciele, rodzina, znajomi, karta świat. Obawy bądź nadzieje. Rycerz buław. I koniec miesiąca. Królowa kielichów. W tle czytania mamy trzy kielichy. Czyli kochani, nawet jak chwilami, momentami sytuacja będzie wydawała się jakoś przerażająca, straszna, będziecie mieli obawy, być może jakieś wiadomości, informacje wpłyną negatywnie na Wasze samopoczucie, nie bójcie się, uda się szczęśliwie dobrnąć do celu, zrealizować jakiś projekt, jakieś zadanie, które wyznaczyliście sobie na miesiąc kwiecień. Będziecie bardzo zadowoleni z powodu spraw, które od dłuższego czasu były załatwiane, a właśnie w kwietniu, że tak powiem, będą domknięte. Będzie jakiś sukces, będzie jakiś powód do radości, do świętowania, do cieszenia się. Być może w gronie rodziny, przyjaciół bądź współpracowników. I teraz tak, jesteście w energii 3 denarów. 3 denary to jest dobra praca. To jest dobra opinia też o Waszym talencie, o tym, jakim jesteście pracownikiem. To jest praca
do której bardzo się przykładacie, czyli być może Wasze produkty, wyroby bądź usługi będą naprawdę cieszyć się uznaniem. 3 denary to jest świetna współpraca. Chodzi tutaj o zespół pracowników bądź współpraca, jeżeli chodzi o rynek handlu bądź usług. To jest też informacja, że być może niektórzy z Was będą podchodzić do jakichś egzaminów, kończą jakieś szkolenia, kończą jakieś warsztaty bądź jakieś kursy. No i tutaj będzie taki moment weryfikacyjny Waszych umiejętności, tak? Na pewno niektórzy z Was poszukują pracy, więc tutaj widać, że są różne plany na to, co robić, gdzie robić, jak, czy otworzyć własną działalność, czy zatrudnić się na etacie. Ewentualnie, jeżeli prowadzicie już własną działalność, różne pomysły będziecie mieli w głowie, no i będziecie się zastanawiać, który z nich pierwszy realizować, bo naprawdę jest tego bardzo dużo. No, siódemka kielichów zawsze pokazuje. Ta karta jest troszeczkę zwodząca, bo jak chcemy za dużo srok za ogon trzymać naraz, to zawsze coś nie wyjdzie. Trzeba się skoncentrować na jednym jakimś pomyśle, doprowadzić go do realizacji i później pomyśleć na wdrożeniu kolejnych jakichś rozwiązań, kolejnych jakichś produktów, usług itd., itd. No dobrze, ale ogólnie jesteście w energii pracy i tutaj tak troszeczkę chaotycznie może zaczęłam, bo odchodzi do przyszłości dziewiątka denarów, więc być może miesiąc wcześniej bądź kilka dni wcześniej mieliście szansę zarobienia dużych pieniędzy, jakiejś inwestycji, bądź pojawiła się jakaś fajna oferta pracy z obiecującą umową i wynagrodzeniem. No i wydaje mi się, że tutaj doszliście do porozumienia, tak? Czyli trójka denarów pokazuje, że dogadaliście się w sprawach zawodowych i finansowych, podjęliście się tej pracy, być może ktoś Wam zlecił coś, być może jakieś zamówienie duże przyjęliście, tak? Bo właśnie ktoś jest bardzo zadowolony z Waszych usług, z Waszych produktów, ze sposobu, jak do tej pracy podchodzicie. No, być może oceniają Was jako doskonałego fachowca, który zna się na rzeczy i wykona dla nich jakąś zamówioną usługę bądź jakiś zamówiony produkt bardzo, bardzo dobrze. Te osoby, które pracują na etacie, no i tutaj być może kończyła Wam się umowa, nie martwcie się, ta umowa zostanie Wam przedłużona. Możecie też liczyć na jakieś dodatkowe finanse, nie za duże, ale jakoś szef wynagrodzi właśnie Wasz talent, Wasze umiejętności i to, że cały czas macie ręce pełne roboty i jest zajęcie, no i dzięki temu on też zarabia. Co pomaga bądź przeszkadza? Mamy króla kielichów. Król kielichów to jest takie poczucie bezpieczeństwa. Wykonywanie też swojej pracy z pasją. Robienia tego, co lubicie, tak? No i właśnie świadomość dobrych wyborów, skoncentrowanie się na tym, co dobrze robicie i spokój. Spokój o to, co będzie dalej. Może Wam pomagać jakiś rak, skorpion bądź ryba, mężczyzna starszy od Was. Ktoś, kto w sprawach związanych ze sztuką, w sprawach związanych z kreatywnością, z pomysłowością, no jest znawcą i może Wam jakieś tam dodatkowe podsunąć pomysły, coś podpowiedzieć, coś doradzić, pokierować. Natomiast to jest też karta, która mówi, że macie dobrego pracodawcę, te osoby, które pracują na etacie, że atmosfera jest fajna, nie ma żadnego stresu, jest po prostu spokój. Osoba jest bardzo taka dobra i życzliwa, empatyczna i możecie się śmiało tutaj z nią dogadać. Natomiast niektórzy z Was być może nawiążą jakąś współpracę, czyli wejdą w jakąś wymianę handlową bądź usługową właśnie z mężczyzną, który ma doświadczenie i intuicyjnie wiecie, że powinniście tutaj z nim
jakieś transakcje przeprowadzić, bo dobrze na tym wyjdziecie. Tu są różne możliwości, oczywiście jedne do zrealizowania na już, inne musiałyby troszeczkę poczekać, bo wymagałyby od Was większego wysiłku. Natomiast jakieś plany są, jakieś pomysły są i widać, że tutaj chcecie działać i rozwijać się. Myślicie właśnie o tym i obserwujecie też informacje z zewnątrz, śledzicie wydarzenia, być może jakaś inspiracja podpatrzoną inną firmą bądź jakimś innym przedsiębiorstwem, które właśnie produkuje, coś wytwarza bądź świadczy jakieś usługi, które Wy też moglibyście realizować. I tutaj może być właśnie też taka inspiracja, podpatrzenie czyjegoś pomysłu. Już kochani, musiałam łyczka wziąć, bo gardło mnie coś boli. Dobrze. Ale bardzo myślicie tutaj nad tym rozwojem swoim zawodowym i to jest bardzo fajne, że chcecie się rozwijać, chcecie się dalej kształcić i szlifować swoje umiejętności. Te osoby, które być może zdały tutaj dobrze jakieś egzaminy, będą myślały właśnie, w którym kierunku tutaj pójść i czy sobie poradzą, tak? Może najpierw jakaś też praktyka gdzieś zawodowa, właśnie być może u osoby, która ma już wiedzę i umiejętności i jako mentor, nauczyciel, osoba, która daje tą praktykę, możliwość przyuczenia się albo wyszlifowania tych wyuczonych umiejętności, daje tutaj dobre wsparcie i naprawdę jest takim wzorem do naśladowania. O czym strzelec myśli? 7 denarów. 7 denarów, czyli zainwestowałem w siebie, zainwestowałem w swoją firmę, zainwestowałem w swoje stanowisko i kiedy będą jakieś efekty, kiedy zacznę wreszcie zarabiać, kiedy odczuję to moja rodzina, moja sytuacja życiowa, tak, zasób portfela, konta itd., itd. Myślę, że te pieniądze, na które czekacie, będą lada moment, tylko może być mały poślizg w realizacji pewnych Waszych działań, więc nie wiem, czy spóźnicie się z realizacją wykonania jakiejś usługi, czy jakiegoś projektu, zamówienia, wyprodukowania czegoś, natomiast sytuacja niebawem się zmieni na lepszą i nie macie się co obawiać, bo widzę, że tutaj w połowie miesiąca będzie jakiś stres, będą jakieś nerwy, ciągłe myślenie o tym, czy sobie poradzicie. No i siódemka mieczy właśnie. Siódemka mieczy to jest karta pośpiechu, że musimy działać sprytnie, szybciutko, rachu, ciachu, robić coś. I tutaj ten pośpiech być może będzie Was troszeczkę stresował, natomiast też obawiacie się, czy ktoś Was nie oszuka, czy ktoś Was nie ukłamie. I czy znowuż nie wprowadzą być może jakieś obostrzenia, jakichś przepisów, które troszeczkę wstrzymają Wasze działania i trzeba będzie próbować to jakoś obejść. Niektórzy będą starali się po cichu działać, a inni znowuż robić tak, żeby jednak swoje tutaj coś ugrać i tych planów nie przekładać na inny czas. Zobaczę, może jeszcze jedną kartę. Mogą być jakieś problemy właśnie, ale Wy poradzicie sobie, bo tutaj macie mocną pozycję i na rynku zawodowym, i mocną pozycję w firmie, jeżeli pracujecie na etacie, więc jeżeli gdzieś tam ktoś za Waszymi plecami knuł jakieś nieciekawe informacje, bądź straszył, może jakieś tam właśnie były plotki krążące gdzieś tam w środowisku zawodowym, że coś może się nie udać, coś może właśnie się opóźnić, to tutaj nie martwcie się tym, działajcie swobodnie, działajcie sprytnie, szybko i nie poddawajcie się, tak jak powiedziałam, jeżeli pojawi się jakiś chwilowy kryzys, bardzo szybko sobie z nim poradzicie. I na co jesteście nastawieni? Nastawieni jesteście, kochani, w karcie Asa Mieczy. As Mieczy mówi o tym, że chcemy się odciąć od wszelkich problemów finansowych, ale też coś sobie uświadomiliśmy po jakimś takim chwilowym zastanowieniu się. Jesteśmy pewni, czego chcemy, gotowi jesteśmy na jakieś negocjacje właśnie, poważne rozmowy, podpisywanie jakichś umów, kontraktów, na uczciwą grę, uczciwą tutaj transakcję i realizację wszelkich właśnie kontraktów, na które żeśmy się zobowiązali.
Dobrze, co z otoczenia? Otoczenie jest tutaj karta świat, więc może być tak, że z zewnątrz będą jakieś oferty, jakieś propozycje z zagranicy, bądź bardziej ten rynek się otworzy, będziecie mieli więcej możliwości. Ktoś tutaj też może zaproponować współpracę właśnie z zagranicy. Może to być właśnie osoba, która jest cudzoziemcem, obcokrajowcem, bądź jakaś firma zagraniczna i niektórzy z Was może też się będą stresować tutaj nieznajomością języków obcych i będziecie się bali, czy ktoś tam czegoś nie ukrywa, czy wszystko jest domówione, czy Was nie chcą szukać, okraść, ale poradzicie sobie z tym jakoś. No, w ostateczności możecie poradzić się tutaj jakiegoś tłumacza wykwalifikowanego, który będzie Wam tłumaczył wszelkiego rodzaju dokumenty, zwłaszcza umowy, kontrakty, które musicie podpisać. Natomiast tutaj też z zewnątrz idzie jakaś nagroda, jakieś pozytywne domknięcie pewnych spraw, będziecie bardzo zadowoleni. No i tak jakby wchodzicie na nowy tor swojego działania, otwierają się nowe drzwi, macie szersze horyzonty, więc tutaj już pewien etap Waszych spraw zawodowych się domknął, teraz wchodzicie na wyższy szczebel tej drabiny, która wznosi się ku Waszej karierze i tak jak powiedziałam, no nowe możliwości, nowe znajomości, poszerzony rynek, ofert, usług, handlu, może granice się otworzą, będziecie mogli normalnie handlować, normalnie działać, realizować swoje plany zawodowe, a może jakiś wyjazd też za granicę w sprawach służbowych. Nie wiem, ale tutaj ktoś z zewnątrz Wam pomoże, prawdopodobnie rak, skorpion bądź ryba. Wasze obawy, nadzieje. Mamy tutaj rycerza buław. Rycerz buław jest bardzo przedsiębiorczy, jest bardzo zaangażowany, działa. I tutaj pytanie, czy będziecie mogli dalej się rozwijać i działać prężnie jak do tej pory, angażować się w swój własny biznes. Nikt Wam skrzydeł nie będzie podcinał, tylko normalnie będziecie mogli swoje projekty realizować. Oczywiście, czy będzie też szczerość w tym wszystkim, czyli takie zaufanie do różnych partnerów biznesowych, gdzie możecie na nich polegać i wiedzieć, że Was nie oszukają i faktycznie uda Wam się współpracując z nimi zarobić jakieś konkretne pieniądze. Natomiast jest to zaangażowanie strzelca, tak? Jest ten zapał do pracy, jest jakiś pomysł, który chcą realizować i może to jest związane też z jakąś podróżą. Zobaczmy. Król mieczy. No właśnie, obawiacie się jedynie decyzji urzędników. Osób, które mają wpływ na prawo, na różnego rodzaju przepisy administracyjne i tutaj no, trzeba by było się do tego dostosować. Natomiast energia króla mieczy pokazuje, że strzelec pewne rzeczy sobie uświadomił i jest gotowy podjąć takie, a nie inne decyzje, jest gotowy do rozmów, jest gotowy do negocjacji i zadecydowania, bo wydaje mi się, że jak strzelec nie zadecyduje, ktoś może zadecydować za niego, więc lepiej, żeby tutaj strzelec rozdawał karty i realizował właśnie swoje plany tak, jak sobie to wcześniej zaplanował, żeby nikt mu to nie wchodził na tą jego ścieżkę do realizowania jakichś swoich planów zawodowych. Kończycie miesiąc królową kielichów, czyli jest poczucie bezpieczeństwa, jest spokój, opanowanie, wszystko jest dobrze. Nadal dobra współpraca i tutaj jakby opieka właśnie jakiegoś, no nie wiem, wspólnika, mentora, inwestora, sponsora, raka, skorpiona bądź ryby, tak? Bądź partnera życiowego, może chodzi tutaj o osobę, z którą jesteście blisko i ona daje Wam takie wsparcie, otuchę i motywuje Was do działania, uspokaja. I stara się zawsze znaleźć jakiś złoty środek na krytyczną według Was sytuację. Myślę, że królowa pokazuje też dojrzałość emocjonalną do pewnych decyzji i taki spokój, że jednak wszystko uda się zrealizować, że będzie powód do radości, że podomykacie w tym miesiącu pewne sprawy, załatwicie sobie wszystko po swojej myśli, jeżeli macie jakieś kontrakty do podpisania, podpiszecie jakieś umowy o pracę, też podpiszecie i to będzie wszystko po Waszej myśli, będziecie o to spokojni. Wszelkie jakieś interesy, biznesy,
jakieś operacje finansowe, które będziecie przeprowadzać, zamówienia, kontrakty, realizacje jakichś zamówień, wszystko przejdzie gładko. I tutaj, no mówię, może być w połowie kwietnia jeszcze jakieś takie zawahanie, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o albo problem z językiem obcym, jeżeli właśnie gdzieś tam jakieś transakcje są za granicą przeprowadzane, bądź obawa, że znowuż wprowadzam jakieś przepisy i trzeba będzie znowuż uważać na siebie i działać sprytnie, ostrożnie, delikatnie, żeby tutaj nie narazić się właśnie prawu czy różnym instytucjom na złamanie jakichś obostrzeń przepisów. Królowa Kielichów, karta Wieży i 9 denarów. Więc tutaj Was, kochani, miło zaskoczy, niespodziewanie, jakaś dobra inwestycja, że te pieniądze, nie boimy się tej wieży, ona jest pomiędzy dwoma dobrymi kartami, więc raczej będzie miłe zaskoczenie. Miłe zaskoczenie, że ktoś tutaj właśnie zainwestuje jakieś duże pieniądze i bądź zamówi coś u Was, zakupi u Was, bądź jeżeli pracujecie na etacie, no firma przyjmie jakiś duży projekt do zrealizowania, przy którym możecie zarobić dobre pieniądze, bądź uzyskać jakąś galantą prowizję za przeprowadzenie właśnie jakiejś transakcji, tak? Więc tutaj fajnie, bardzo, bardzo udany taki miesiąc, jeżeli chodzi o właśnie takie zaskoczenie, że aż tyle udało mi się ugrać i zaczerpnąć zysków. Króciutko powiem o miłości, o uczuciach, bo zaraz będą czytania na uczucia, na miłość osobno, więc nie chcę tutaj dodatkowo jakichś takich informacji dodawać. No, na sprawy finansowo-zawodowe macie tylko jeden film w miesiącu, więc tutaj wiem, że na to niektórzy czekają. Nie będę za dużo się rozpisywać, znaczy rozpisywać, rozprawiać, przepraszam, na temat uczuć, bo będzie to w osobnym filmie, ale spróbujmy. 3 denary. Wydaje mi się, że niektóre strzelce, jest to czytanie dla singli, bądź osób, które były w długoletnim związku, ale być może no, jakoś tam się już coś znudziło, jakaś rutynka weszła, bądź sprawy finansowo-zawodowe, praca, jakaś kariera wkradły się pomiędzy Was i coś tam być może nie grało. Natomiast teraz jest porozumienie. Niektórzy z Was no, pokuszą się też na jakiś tutaj trójkącik. Mamy te dwie trójki, więc niektórzy będą się złościć, ale no, może tak być, że faktycznie gdzieś w pracy poczujecie coś bardziej do jakiegoś raka, skorpiona bądź rybki, no i może nawiązać się jakaś fajna relacja. Niektórych strzelców powstrzymują plotki, obawiają się, jak to dalej będzie. No, mają mieszane uczucia. Z jednej strony by chciały, z drugiej się boją, bo jak ktoś zobaczy, jak ktoś coś powie, doniesie, no będą jakieś intrygi, jakieś plotki, zwłaszcza w miejscu pracy, no nie za fajna atmosfera, tak? No i zastanawia się strzelec, jak to dalej będzie, czy z tej mąki będzie chleb. No jest ta 7 denarów, więc na razie strzelec czeka i obserwuje z bezpiecznej odległości, jak to dalej, w którym kierunku to podąża. Natomiast w stałych relacjach, no, czekacie tutaj na jakieś rozmowy, na jakieś pomysły, co dalej, co tutaj zrobić, żeby no, ta namiętność, te uczucia odżyły, bo tak naprawdę jesteście blisko ze sobą, ale bardziej to już jakoś przyszło na stopę taką koleżeńsko-przyjacielską, niż właśnie jakiś taki związek, no, przyprawiony pikanterią. W ogóle tutaj buław nie widzę, więc tak jakby dobrze Wam się żyło, akceptujecie to, jak ten związek jest teraz poukładany, ale no, może jeszcze czegoś bardziej brakuje, może niektórzy myślą o dziecku, może niektórzy pragną jednak tej czułości, no i samo to takie romantyczne wsparcie, ta czułość, ta opieka nie wystarcza, no potrzeba jeszcze tej takiej chemii i energii, tych spraw właśnie namiętnych, bardziej bliższych fizycznie. Niektóre strzelce być może nad tym tutaj będą chciały popracować. Natomiast raczej skłaniam się tutaj do jakiegoś ukrytego związku, który bardzo Was denerwuje i no, przysparza dużo stresów i takiego zastanawiania się, bo Wy nie lubicie się gdzieś tam ukrywać z relacją. Wy nie lubicie gdzieś tam potajemnie na schadzkach gdzieś tam się spotykać.
I to Was troszeczkę denerwuje. Być może też niektórzy z Was podejrzewają swojego partnera, że ktoś może być inny, ktoś trzeci, bo być może partner unika rozmowy, bo być może jakoś wycofał się troszeczkę ze związku. Widać ten dystans, widać to takie odosobnienie każdego z Was, odizolowanie się od siebie. No i tutaj być może strzelec zachodzi w głowę, co się takiego dzieje, czy jest coś, co partner przede mną ukrywa. Mamy siódemkę buław, więc może to być problem, z którym sobie poradzicie, tylko co? Trzeba przeprowadzić szczerą rozmowę. I obojętnie jaką wersję tutaj sobie do siebie, że tak powiem, przypniecie, pamiętajcie, trzeba powiedzieć prawdę, trzeba to wyjaśniać. As mieczy, szybko, krótko, zwięźlej na temat. Podjąć temat, zastanowić się wpierw nad tym, jak przeprowadzić tę rozmowę, przeanalizować sobie pewne fakty, jeżeli macie jakieś dowody, jeżeli macie jakieś podejrzenia, powiedzieć o tym i szczerze z partnerem porozmawiać. Na pewno macie wsparcie tutaj w rodzinie, na pewno macie wsparcie w bliskich i tutaj uda się coś wyjaśnić i zakończyć definitywnie. No i dalej, ważna decyzja, co dalej z tym związkiem, co dalej być może z jakimś romansem gdzieś w pracy za granicą też, tak? No, czasami się tak zdarza, że osoby, które 6 miesięcy na przykład siedzą w pracy za granicą, później na miesiąc przyjeżdżają do domu. Gdzieś tam, jak są poza granicami swojego kraju, no mogą sobie znaleźć kogoś, tak? Zbliżyć się do kogoś i wtedy właśnie tak jakby podwójny świat, podwójne życie. Tutaj w kraju mamy żonę, dzieci albo partnerkę, partnera, a tam jeszcze jest ktoś trzeci. No to tutaj myślę, że będziecie starali się to wyjaśnić. Niektórzy z Was będą chcieli zakończyć te relacje, bo jednak dom i rodzina są dla Was priorytetem i nie zrezygnujecie. Ale praca i wyjazdy zagraniczne też mogą być powodem tutaj dla strzelca, że właśnie on podejrzewa swojego partnera, że być może coś ukrywa i jakieś tam zabawy, imprezy i być może spotkania nie takie, jakich strzelec by sobie życzył, są. No i tutaj będzie znowuż wyjaśnienie sytuacji, tak? Odnośnie tych podróży służbowych, odnośnie tych wyjazdów. Jak to dalej po prostu między Wami będzie? Rozmowa też na temat Waszej intymności, Waszej sfery tutaj życia takiego prywatnego. Kończy się wszystko bardzo dobrze, bo strzelec jest spokojny, sprawa się wyjaśniła, okazuje się, że nawet jak były jakieś sygnały podejrzewające partnera o zdradę, to jest tylko po prostu sympatia bądź dobra współpraca z koleżanką, z kolegą z pracy, który też ma rodzinę i tutaj nic takiego się nie dzieje. Więc nawet jeżeli były podejrzenia, czy to strzelca partnerka podejrzewał, czy strzelec miał jakieś właśnie wątpliwości co do wierności swojej drugiej połówki. Wszystko się tutaj na koniec wyjaśni. Czujecie się bezpieczni. Nadal jest tak, jak powinno być. No i co? No, w pracy tutaj może ta sytuacja z pracą się niespodziewanie dla Was rozstrzygnie, wyjaśni, że jednak nic tam nie ma i nie ma o co się obawiać, tak? Więc tutaj tak to wygląda pokrótce, że to tylko przyjaźń i znajomość być może z dawnych lat, ale nic tych osób nie łączy. Oni są po prostu tylko przyjaciółmi. No dobrze im się rozmawia, prowadzi interesy, więc tutaj wyolbrzymiony był problem, tak? Krótko, kochani, typowo na miłość będą lada moment. Bądźcie cierpliwi w tym tygodniu na pewno. Jaka rada dla Was na kwiecień? 7 denarów. Cierpliwie poczekajcie, bo dużo zainwestowaliście, tak? I pieniądze, na które czekacie, idą. Czy jakaś oferta, czy jakieś zrealizowanie kontraktu, jakieś pieniądze za wykonaną usługę, za opłacenie jakichś faktur. Czekajcie jeszcze troszeczkę, bo ten czas oczekiwania się Wam opłaci i uda Wam się zrealizować wszystko tak, jak sobie zaplanowaliście. Na co, na kogo macie uważać? Na paź buław. Paź buław to jest Wasza energia, kochani. Więc tutaj uważajcie na swoją taką... Wy jesteście energią ognia, więc czasami możecie być za bardzo, że tak powiem, odważni w podejmowaniu jakichś nowych kroków, nowych
biznesów, nowych inwestycji, nowe znajomości przede wszystkim. Starajcie się sprawdzić, jakoś zlustrować i zanim podejmiecie decyzję o jakimś większym tutaj projekcie, większej inwestycji, no musicie wiedzieć, na czym stoicie i przede wszystkim poznać tą osobę, poznać, czy jest wypłacalna, czy do tej pory nie było na nią jakichś skarg, tak? Zweryfikować opinię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to też karta, która mówi o kreatywności i pomysłowości. Więc być może trzeba się zastanowić i wybrać najpierw jeden pomysł, zrealizować go i przejść do kolejnego etapu, tak? Nie łapać się kilku srok za ogon, bo to Was rozproszy i tak naprawdę na niczym dobrze się nie skoncentrujecie, a jak to będzie niedopilnowane tak jak potrzeba, to nigdy nie zbierzecie takich plonów, takich zysków i konkretnych zysków z tego, co byłoby dopilnowane i porządnie, że tak powiem, przypilnowane jako jedna jednostka, tak? A nie kilka od razu naraz. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Ogólnie pracowity miesiąc dla strzelca. W połowie miesiąca mogą być jakieś sprawy, które Was zaniepokoją, nie wiem, związane właśnie z informacjami, wiadomościami, jakimiś dokumentami, ale to jest do przeskoczenia, więc tutaj sobie poradzicie z tym. I działajcie, realizujcie, bo macie tutaj też wsparcie kogoś, kto jest bardzo dobrą osobą, ewentualnie to jest Wasz spokój i opanowanie i taki intuicyjny wybór, że Wy wiecie, co Wy chcecie robić i mimo wszystko, mimo jakichś zawirowań, mimo jakichś chwilowych przeszkód, idziecie za tą realizacją i nie ma bata, żebyście tego nie zrealizowali, tak? Bo Wy jesteście spokojni, bo Wy wiecie, że to się uda, bo już z takim nastawieniem dobrym zabieracie się do tego projektu i to jest bardzo piękne. Zdrowych, kochani, spokojnych, wyjątkowych świąt Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, święta mogą być jedyne w swoim rodzaju, ale na pewno postaracie się o to, żeby były wyjątkowe, bardzo miłe, przyjemne i niezapomniane. Miłości, pogody ducha, zdrówka przede wszystkim i cierpliwości Wam życzę na ten miesiąc. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, czytanie ogólne, odsłuchajcie film z ascendentem. On czasami bardziej wpływa na nasze życie niż znak słoneczny. I cóż, zapraszam na kolejne filmy. Drugi kwartał bieżącego roku jest co oglądać na moim kanale, więc odsyłam. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, strzelca. Pozdrawiam.